To jest iPhone 5S, czyli iPhone, który w tym roku kończy równo 10 lat, a to jest iPhone 14 Plus, czyli najnowszy iPhone, jakiego możecie w tej chwili kupić. Dziś na kanale o technologii porozmawiamy o tym, co się zmieniło w aparatach iPhone'ów przez całą dekadę i powiem Wam, że wnioski są naprawdę zaskakujące. I dlaczego w tym filmie pokazujemy iPhone'a 5S? Powód jest prozaiczny, bo po prostu jest to prywatny iPhone Dawida. Dawid pożyczył mi go, żebym sobie porobił nim trochę zdjęć i filmów. A dlaczego w tym filmie pokazujemy iPhone'a 14 Plus, a nie iPhone'a 14 Pro Max, czyli tego topowego, najdroższego, najbardziej wypasionego? Powód też jest prozaiczny, bo jesteśmy po prostu twórcami na dorobku i musimy zadowolić się takim bieda iPhone'em za 5800 czy za 7800 w topowej wersji? No cóż, na iPhone'y Pro Max przyjdzie jeszcze moment. W ogóle, zanim zaczniemy spójrzcie, tylko na te rozmiary. Jak przyjemnie mały jest ten iPhone 5S, to po prostu aż brakuje mi słów. Dlaczego nadal nie może być w tych czasach takich smartfonów? Nawet iPhone 13 mini jest od niego dużo większy. No, mega mi się podoba ten rozmiar, naprawdę. Jest on super kieszonkowy i taki wielki telefon, przy tym maluszku, wygląda po prostu jak jakaś karykatura. A teraz mały quiz. Zgadnijcie, czy dane zdjęcie pochodzi z iPhone'a 5S czy z iPhone'a 14 Plus. Macie tylko 3 sekundki. Kiedy wychodził ten iPhone 5S, to wszyscy się oczywiście zachwycali jakością zdjęć. Jakie to one nie są dobre, w końcu to iPhone, który ma... od zawsze miał w sumie dobry aparat, ale ta specyfikacja aparatu nawet w momencie premiery nie była jakaś super wybitna, bo mamy tutaj pojedynczy aparat... Ten aparat ma tylko 8 megapikseli i obiektyw o jasności F2 i2. Jak na dzisiejsze standardy to brzmi to wręcz śmiesznie, ale jeszcze śmieszniej brzmi specyfikacja przedniej kamerki, bo ona ma tylko 1,2, 1,20 MP. Widać tu już upływ czasu na tle dzisiejszych smartfonów. No nie wygląda to imponująco, wygląda wręcz żenująco, bo nawet najtańsze smartfony na rynku mają po prostu dużo lepszą specyfikację. No ale jak wiemy, specyfikacja to nie wszystko. No i to potwierdza właśnie iPhone 14 Plus, czyli ten większy wariant tegorocznego iPhone'a. Tutaj mamy przede wszystkim dwa obiektywy, nie trzy jak w tych modelach Pro, ale właśnie dwa. Jest to obiektyw główny i szerokokątny i to zmienia moim zdaniem po prostu wszystko. A jeżeli chodzi o specyfikację, skok. Ale nie jest jakiś taki super widoczny w specyfikacji, bo mamy tutaj 12 megapikseli. Te 12 megapikseli jest takim rozmiarem, który na dzisiejsze standardy i tak uważam, że wystarcza, bo nawet iPhone 14 Pro Max, czyli ten, który ma po raz pierwszy matrycę, 48 megapikseli i tak w domyślnym trybie te wszystkie zdjęcia kompresuje do 12 megapikseli. Także myślę, że te 12 megapikseli to będzie standard na lata. Zmieniło się natomiast światełko, bo mamy tutaj jasność aż F1,5. Jasny obiektyw jest po prostu lepszy. Spójrzcie zresztą na rozmiar aparatów, bo już on bardzo dużo mówi. W iPhone 5S mamy matrycę o przekątnej 1 trzeciej cala. Natomiast w iPhone 14 Plus te obiektywy są większe, no bo i sama matryca głównego obiektywu jest dużo większa. Ale żebyście mieli też skalę porównawczą, aparat, którym ja nagrywam teraz, czyli Sony A7 III. Ma matrycę pełnoklatkową. No i spójrzcie tylko, jaka to jest różnica w rozmiarze. Nadal właśnie dzięki temu e, rozmiarowi przepaść między aparatami a smartfonami jest cały czas widoczna. No i myślę, że jeszcze to się przez długie lata nie zmieni. No ale dobrze, żeby nie być gołosłownym, przenieśmy się teraz do Lightrooma i porównajmy rzeczywiście zdjęcia zrobione przy użyciu tego smartfona i przy użyciu 10 lat nowszego modelu. No i jesteśmy. Witam Was w moim Lightroomie. Tutaj mam już wyselekcjonowane zdjęcia z obu iPhone'ów. No i na pierwszy ogień takie zdjęcia, powiedzmy na zewnątrz, takie niby wakacyjne, które każdy z nas gdzieś na pewnie czasem cyka. Na pierwszy rzut oka widać, że one się różnią, bo w tym starym balans bieli jest inaczej dobrany. To zdjęcie jest takie trochę cieplejsze. Po prawej ma takie bardziej naturalne kolory, ale jest też takie moim zdaniem bardziej techniczne. Zobaczcie, że w tym miejscu właśnie pojawia się Dość spory szum, czyli w takich jakby jednolitych partiach koloru na niebie. W nowym iPhone'ie tego nie mamy. No i zobaczcie, kolejny przykład, gdzie zdjęcia wyglądają naprawdę bardzo podobnie. Znów iPhone 5 ma troszkę cieplejsze kolorki, ale nawet po przybliżeniu widzimy, że. Ostrość jest tak naprawdę bardzo podobna, i szczegółowość, i to jest naprawdę zaskakujące. No dobra, teraz coś trudniejszego, czyli takie wymagające zdjęcie zrobione pod światło. Powiem wam, że tu jestem rozczarowany, jak sobie poradził iPhone 14 Plus. Bo spójrzcie na tą przepaloną plamę na niebie. No, wygląda to naprawdę strasznie. Tutaj widać, że, że zabrakło tej rozpiętości tonalnej. W iPhone 5S to wygląda jeszcze gorzej, ale ponownie. To nie jest jakaś taka różnica jak noc a dzień. Z kolei tutaj widać też, że iPhone 14 Plus lepiej oddał szczegóły w cieniach ponownie. Tutaj widzicie na, na tym takim lekko zamraźniętym stawie. Po prostu ten lód jest jaśniejszy. No i zobaczcie kolejne zdjęcie, na którym widzimy dokładnie ten sam schemat. Stary iPhone, te zdjęcia pokazuje tak naprawdę tak, jak to wygląda. W takiej polskiej zimie, wszystko jest takie szare, ciemne i tak dalej, spowite w takim cieniu. No i tu właśnie widać te wszystkie zmiany w oprogramowaniu, czyli na przykład te wszystkie mechanizmy Deep Fusion, ten Photonic Engine, te wszystkie softwareowe nowości, które mają właśnie wyciągać detale z cieni. Jednocześnie bez szumu, to widać, że działa naprawdę. To jest 10 lat różnicy oprogramowania, bo właśnie sądzę, że to jednak mimo wszystko różnica wynikająca z softu, a nie z samego hardware'u. Spójrzcie na kolejny przykład. Tutaj widzimy wnętrze lokalu i zobaczcie, jak nowy iPhone, po pierwsze, jak więcej znowu zachował detali w cieniach. Tutaj widzimy yy, w dolnych partiach zdjęcia, że po prostu wszystko jest jaśniejsze, a mimo to nie jest zaszumione. Właśnie w starym iPhone jest zaszumiona, a w nowym nie. Natomiast zobaczcie też, o ile więcej jest tutaj zachowanych informacji w światłach. Nowy iPhone widać, że robi właśnie kilka ekspozycji, łączy to wszystko i tak dalej, żeby wyciągnąć te detale ze świateł. W starym to jest wszystko właśnie już przepalone, ale też zwraca uwagę zupełnie inna liczba szczegółów na tym właśnie na tej roślince. Zobaczcie, że wszystko jest znacznie ostrzejsze na nowym iPhone'ie aż wręcz takie trochę przeostrzone bym powiedział, ale no mimo wszystko tych detali jest tutaj na pewno więcej. Widać to również tutaj zobaczcie na ścianie. Kolejny przykład to fotka jedzenia. Myślę, że wielu osobom zdarza się taką zrobić e, i zobaczcie, w sumie kolorystyka jest bardzo podobna, ale jeżeli chodzi o szczegóły, o ile więcej szczegółów tutaj ma zachowanych nowy iPhone. To jest naprawdę bardzo duża różnica. Pewnie zależy gdzie oglądacie ten film, czy na smartfonie, czy na przykład na telewizorze, e, będziecie to widzieć gorzej lub lepiej ale uwierzcie mi, że te różnice są naprawdę wręcz yy, drastyczne. Tu jest przykład zdjęcia, które na ekranie smartfona wygląda właściwie identycznie na jednym i na drugim iPhone'ie. Na ekranie komputera widać, że już jednak ten starszy iPhone ma większe szumy. Właśnie w tych szumach myślę, że jest największa różnica. Ale to też nie jest tak, że to zdjęcie ze starego iPhone'a jest jakieś do wyrzucenia. Teraz czas na trochę trudniejsze warunki. Zobaczcie, to już zdjęcia były robione po zmroku. No i tutaj zaczyna być widoczna, wyraźna przewaga nowego iPhone'a. Znowu te partie w cieniach są dużo lepiej naświetlone, są dużo bardziej widoczne. No zobaczcie, naprawdę te szczegóły i też na tych wszystkich neonach, to wszystko po prostu na nowym iPhone'ie wygląda sporo lepiej, ale jeszcze w takich warunkach nadal to zdjęcie ze starego iPhone'a całkiem się broni. Ale spójrzcie na przykład takiego zdjęcia zrobionego całkowicie po ciemku i zobaczcie, stary iPhone nie jest wyposażony w żaden tryb nocny, i po prostu to zdjęcie to jest jeden wielki szum. Natomiast nowy iPhone zrobił kilkusekundową ekspozycję, no i ta różnica jest kolosalna. No tutaj zobaczcie, pokój dzieci, jest dokładnie to samo. Na starym iPhone'ie nie widać po prostu nic, bo to zdjęcie było zrobione praktycznie po ciemku. Naprawdę tutaj było dosłownie zero światła. Ja widziałem tę scenę, tak jak widział to właśnie stary iPhone, tylko że bez szumu. No a nowy iPhone, zobaczcie jak dużo potrafi z tego wyciągnąć. To jest po prostu noktowizor praktycznie. Nawet w takich na maksa ciemnych warunkach mamy i szczegóły, i kolory, i właśnie brak szumu. No tutaj widać właśnie największy postęp, jaki się dokonał przez 10 lat. A teraz spójrzcie na zdjęcie portretowe. Tak właśnie wygląda tryb portretowy na nowym iPhone'ie. No a tak wygląda brak trybu portretowego na starym iPhone'ie. Tak samo tutaj, szczególnie, że ten tryb portretowy działa właśnie nie tylko na zdjęciach ludzi, ale też na zdjęciach obiektów. No i na koniec jeszcze selfiaczek. Zobaczcie, jak potężna różnica jest w przedniej kamerze. W starym iPhone'ie to wyglądało naprawdę tragicznie, szczególnie, że to tło jest takie zupełnie, no po prostu przepalone. W nowym iPhone'ie jeszcze wykorzystałem do tego tryb portretowy, bo mamy w przednim obiektywie oczywiście. No i nie dość, że z tyłu mamy dużo więcej szczegółów, no to po prostu ten przód jest też dużo mniej zaszumiony, dużo yy, bardziej szczegółowy, no po prostu to wygląda dużo lepiej, a spójrzcie zresztą na powiększeniu, jak mało można powiększyć to zdjęcie ze starego iPhone'a, bo ono ma tylko 1,2 megapiksela. Ale wróćmy jeszcze na moment do samej rozdzielczości, bo ona nie jest aż tak istotna, jak wszyscy myślą, ale jednak przeskok z 8 na 12 megapikseli jest bardzo istotny. A dlaczego? Ponieważ 12 megapikseli już pokrywa cały obszar i to z zapasem 4K, natomiast 8 pikseli tego nie pokrywa. No i między innymi z tego względu w tym smartfonie mamy nagrywanie tylko Full HD, a w tym mamy 4K. I poza tym dotyczy to też zdjęć, bo na przykład, jeżeli na takim nowoczesnym monitorze, czy nawet telewizorze 4K chcecie wyświetlić zdjęcie z tego iPhone'a, no to tych pikseli będzie po prostu za mało, że to zdjęcie będzie musiało być rozciągnięte na całą powierzchnię. Z kolei tutaj na 12 megapikselach mamy duży zapas i to zdjęcie będzie trochę skompresowane, czyli dzięki temu też będzie troszeczkę lepiej wyglądać. Ale co ciekawe, Wapu pewne rzeczy się nie zmieniają, bo na przykład w obu tych smartfonach maksymalny zoom dostępny w aparatach to jest krotność razy 5. Jest to oczywiście wycinane z tej głównej y, matrycy cyfrowo, także tracimy jakość. No i może 10 lat temu to było wystarczające, ale w obecnych standardach y, w smartfonie kosztującym minimum 6000 zł. Uważam, że jest to naprawdę mega słabe. No ale jeżeli chcecie mieć to większe powiększenie na iPhone'ie, no to niestety y, te niecałe 6000 zł. nie wystarczy, musicie iść w wersję Pro. Ale powiem Wam, że sama jakość fotografowania e, iPhone'em 5S i iPhone'em 14 Plus to jest po prostu zupełna przepaść. Bo na tle najnowszego modelu e, aplikacja aparatu w starym iPhone'ie 5S jest po prostu niesamowicie wolna. Bo najnowszy iPhone jest gotowy od razu do zrobienia zdjęć. Te zdjęcia powstają błyskawicznie. W momencie naciśnięcia migawki od razu jest ta ostrość złapana. Mamy tutaj wszystko ostre i wszystko dokładnie tak jak powinno być. Natomiast w iPhone'ie 5S zobaczcie sami. Odpalam aparat, podnoszę go i dopiero teraz jest złapana ostrość, dopiero mogę zrobić zdjęcie. Kiedy ustawię ostrość na przykład na dłonie albo na nasz fajny firmowy kubek. Ostrość. No i czekamy dopiero jest i robimy zdjęcie. Także naprawdę to są dosłownie całe sekundy, kilka sekund wręcz trzeba czekać na ustawienie tej ostrości no i jak wiemy przez ten czas po prostu cały ten moment, który chcemy uchwycić już może e, się skończyć. A zatem czas na podsumowanie, czyli co się zmieniło przez 10 lat w fotografii iPhone'owej. Zmieniło się dużo, ale nie aż tak dużo, jak sądziłem na początku, bo to nie jest tak wcale, że zdjęcia z iPhone'a 5S wyglądają jak zdjęcia jakieś z kartofla czy z kalkulatora. 10 lat temu świat zachwycał się tymi zdjęciami, zachwycał się tym aparatem. I to wcale nie jest tak, że te zdjęcia dzisiaj wyglądają jakoś super tragicznie źle. Jeżeli mamy w miarę dobre warunki oświetleniowe, jeżeli robimy zdjęcia za dnia, no to te zdjęcia potrafią się całkiem bronić, szczególnie w takim rozmiarze internetowym, a już zwłaszcza na tym małym czterocelowym ekranie tego smartfona. Naprawdę da się to oglądać. W zdjęciach nocnych jest przepaść, ale raczej wszyscy się tego spodziewaliśmy. Natomiast no jestem naprawdę zaskoczony, że różnice oczywiście są widoczne, ale one nie są aż tak dyskwalifikujące dla iPhone'a 5S. Powiedziałbym nawet, że po stronie Androida, zwłaszcza na takiej niskiej, średniej albo całkiem niskiej półce mamy aparaty, które są naprawdę bardzo podobne jakościowo do tego 5Sa no i ludzie z nimi żyją, robią zdjęcia i są w miarę zadowoleni. Ta jakość funkcjonuje też właśnie w 2023 roku, także szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że ten aparat jeszcze w miarę zdaje egzamin w tym roku. No ale wiadomo, technologia nie stoi w miejscu. Apple 14 Plus pokazuje jak dużo można jeszcze zrobić w kwestii zdjęć. No i oczywiście samo wideo. w Wideo mamy yy, przepaść. Właśnie pod kątem wideo myślę, że iPhone 5 zestarzał się w sumie najmocniej, bo iPhone 14 Plus pokazuje jak powinno wyglądać takie dobre wideo ze smartfona, a zwłaszcza w kwestii stabilizacji, już pomijając całą tą rozdzielczość ostrość i tak dalej. Stabilizacja z ręki tutaj jest genialna. Tutaj właściwie jest nie istnieje, można powiedzieć. No i takim trzecim obszarem, gdzie widać gigantyczną poprawę jakości, jest właśnie przednia kamerka do selfie. Kiedyś ewidentnie był to taki dodatek dopchany kolanem tak na, na yy, zupełną dokładkę. Być może to było potrzebne tylko do jakichś tam wideorozmów w słabej jakości, albo ludzie robili mniej zdjęć selfie. No nie wiem, w każdym razie ten przedni aparat w 14 plusie w sumie wydaje mi się, że nawet jest chyba lepszy niż tylny aparat w 5s-ie i to pokazuje właśnie, jak dużą rolę przeszły te przednie aparaty. Mamy tutaj do tego wszystkie te tryby software'owe znane z głównego aparatu, mamy też świetną jakość wideo, mamy też rozmywanie tła portretowe i to w zdjęciach i w filmie, no i sama jakość zdjęć po prostu jest dużo, dużo lepsza. Także jeżeli chodzi o przedni aparat, mamy tutaj przeskok absolutnie cywilizacyjny. I co, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dziękujemy za subskrypcje, które już tam wpadły. Obiecujemy robić dużo ciekawych materiałów. Także zostańcie z nami i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!